Lokalna grupa działania przyznała gminie Rybno dofinansowanie na stworzenie ścieżki historyczno-edukacyjnej w miejscowości Naguszewo-Groszki. Będzie to jedyny taki obiekt w naszym regionie. Ta ścieżka będzie dotyczyła plebiscytu na Warmii i Mazurach, który miał miejsce w 1920 roku. Całą ścieżkę opracowali historycy ze Szkoły Podstawowej w Rumianie, pan Zieliński, pan Wiergowski. Zrobili to w sposób bardzo profesjonalny. Wykonamy tablice, będzie ich 10. Miejscowi stolarze zrobią konstrukcje, na których będą te tablice zawieszone. Planujemy tą ścieżkę otworzyć do 23 czerwca tego roku, tak żeby rozpowszechnić wiedzę o tym, co się działo 98 lat temu w tej części naszej gminy. We wcześniejszych latach powstał w Groszkach obelisk upamiętniający te wydarzenia związane z plebiscytem na Warmii i Mazurach. Jestem zadowolony, że mieszkańcy się tak angażują, doceniają swoich przodków, dowartościowują ich i wspominają. To jest budowanie takiej tożsamości, siły danego społeczeństwa, danej wsi. Przypominamy, w plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich. Groszki to jedna z 5 wsi, w której głosowanie wygrała strona polska i jedna z 3 miejscowości na Mazurach, które zostały na skutek plebiscytu włączone w granice II Rzeczpospolitej.